Ambasador polskiego transportu na trasie. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Damian Bartnikowski, jestem ambasadorem polskiego transportu. Dziś moim gościem jest ponownie Wojciech Romaniuk, prezes kancelarii MAWO Group. Dzień dobry. Witam serdecznie. Panie Wojciechu, chciałbym dzisiaj porozmawiać o transporcie do 3,5 tony. Krążą legendy w środowisku transportowym, że transport do 3,5 tony dopiero będzie musiał rozliczać ewidencję czasu pracy kierowcy w 2026 roku, wtedy gdy pojawią się tachografy w tych pojazdach. Czy to jest prawda? Czy jest to kolejny mit, który gdzieś tam w środowisku krąży? Oczywiście mit. Ewidencję czasu pracy musimy obliczać tak naprawdę dla każdego pracownika. Jeżeli popatrzymy na pracownika biurowego, jego ewidencją czasu pracy jest lista obecności. Więc na dzień dzisiejszy, oczywiście, każdy pracownik, każdy musi mieć ewidencję czasu pracy naliczoną w odpowiedni sposób. Jeżeli chodzi o kierowców busów, tak zwanych busów, to musimy na to mieć szczególną uwagę, ze względu na to, że mamy wielki problem, jeżeli taki kierowca pójdzie z nami do sądu. Proszę zauważyć na jedną taką jakby ciekawą rzecz. Nie dość, że po pierwsze, kierowca pójdzie do sądu pracy, gdzie z góry sąd pracy stwierdza, no jednak walczy w jego imieniu, więc będzie za pracownikiem. Druga rzecz jest taka, że jeżeli my, będąc przedsiębiorcą, nie martwimy się w ogóle o to, że ktoś właśnie wykazuje godziny pracy. Czyli nie patrzymy nic pod tym względem, dajemy mu z góry 8 godzin dziennie pracy, dajemy ewidencję, w której nie ma żadnych nadgodzin, nic się więcej nie dzieje. Po prostu tyle, co ma na umowie, tyle jest wypłacane i wszystko jest ok. Reszta wynagrodzenia bywa różnie, jak jest wypłacana. To jest dla nas tak naprawdę bardzo duże niebezpieczeństwo. Weźmy sobie przykład. Idzie kierowca z nami do sądu. Mówi, że chce zaległe wynagrodzenie, bo do tej pory otrzymywał tylko wynagrodzenie minimalne albo wynagrodzenie takie, które wychodzi z jego umowy o pracę. Pracodawca mówi, że mu się nie należy, no bo pracował tyle i tyle i absolutnie tyle, co jest na ewidencji czasu pracy, czyli powiedzmy po te 8 godzin nic więcej się nie dzieje. Natomiast w tym momencie jako dowód kierowca może pokazać swoje zapiski, w których jest wykazane. Wtedy jechałem, wtedy stałem, wtedy była praca inna, wtedy robiłem załadunek, rozładunek, etc., etc. Wszystkie rzeczy, które mówią o tym, co robił w danym dniu. I teraz to kierowca pokazuje dowód, więc pracodawca musi udowodnić, że to, co on pokazał, jest nieprawdziwe. Dziękuję bardzo, panie Wojciechu. Moim gościem był Wojciech Romaniuk, prezes kancelarii MAWO Group. Do zobaczenia na trasie i w internecie. Na trasie to, co ważne dla transportu.